Przyjechaliśmy wczoraj tutaj do Tarnobrzega, żeby do tego meczu przyłożyć się jak najlepiej, ponieważ nasze dziewczyny są dobrymi zawodniczkami, potrenują w ośrodku 2 razy dziennie, więc są przygotowane. Trochę muszę przyznać, że brakuje im doświadczenia, bo tutaj dziewczyny są trochę starsze i ich doświadczenie jest dużo wyższe, ponieważ no, są liderkami ekstraklasy, tak, a my dopiero tutaj debiutujemy. Więc tak naprawdę no, nastawienie było wysokie, tak, ale no, jednak przegraliśmy 3-0. Agnieszka w meczu z Załomską przegrała 3-2. No, tam minimalnie doświadczenie pokazało w 5. secie, ponieważ no, Agnieszka taktycznie była bardzo dobrze przygotowana, bo na pewno Załomska się męczyła z Agnieszką. No i tutaj końcówka rozegrała najważniejszą rolę, tak? Swoje 2 pierwsze sety oceniam bardzo dobrze. Później kolejne 2 uciekła trochę koncentracja, zmieniłam taktykę, ale już w 5. secie wszystko wróciło do normy i taktycznie było ok, i koncentracja powróciła i mecz ułożył się po mojej myśli. Tak, trenując z lepszymi zawodniczkami nabieram większego doświadczenia, ogrywam się bardziej. Dziewczyny naprawdę grają na dobrym poziomie i to mi pomaga. Radzę sobie z tym. Już byłam wcześniej w ekstraklasie i to była taka drużyna, gdzie albo się utrzyma, albo spadnie. I też miałam na barkach mecze typu, czy jak wygram, to mecz wygramy i tak dalej. Także umiem sobie z tym radzić i na razie wszystko ok. Znaczy, to są 3 dziewczyny, które bardzo ambitne podchodzą do gry i bardzo chciały tutaj coś wywalczyć więcej niż honorowa przegrana. No, a my z kolei nie graliśmy w maksymalnym składzie, ale taka jest właśnie sytuacja, że ja chcę grać całą 6 i cieszę się nawet, że doszło dzisiaj do tego spotkania Roxany z Kaczmarek. Kaczmarek wygrała i to dość wyraźnie kilka miesięcy temu z Roxaną, więc to jest takie potwierdzenie, że Roxana robi te postępy, zwłaszcza, że Kaczmarek jest w tej chwili etatową reprezentantką Polski, jeździ na turnieje międzynarodowe i ma już sporo doświadczenia. Także to zwycięstwo rzeczywiście mnie bardzo cieszy, a zwłaszcza ten 5. set, kiedy od stanu 2-4 Roxana już poprowadziła grę bardzo dojrzale, no i tą końcówkę no, rozstrzygnęła na swoją korzyść. Tradycyjnie jest taki pan w Polsce, który chce bardzo odebrać nam tytuł. Ten pan to nazywa się Bronisław Gawrylczyk, jest szefem, menedżerem, sponsorem klubu z Sochaczewa. I ta drużyna w tym sezonie wydaje się być ciekawie zbudowana, a fakty są takie, gra tam Katarzyna Grzybowska, aktualna mistrzyni Polski, która naprawdę gra bardzo dobrze w tej chwili, bardzo się rozwija zarówno w układzie międzynarodowym, a w Polsce praktycznie z nikim nie przegrywa, gra bardzo doświadczona Dongru i Fang, to jest zawodniczka z polskim paszportem, i Agata Pastor, także to jest bardzo ciężki pojedynek i 15 października, kiedy będziemy z nimi grali, no ja muszę mieć zdecydowanie mocniejszy skład niż dzisiaj, żeby postarać się o zwycięstwo. Także odpowiadając na pytanie, to jest nasz główny przeciwnik, ale jest kilka drużyn, na które trzeba uważać, bo jest taki szeroki zaciąg białoruski. Jedna zawodniczka białoruska gra w Lidzbarku, 2 zawodniczki białoruskie w Częstochowie. Także to nie są takie mecze, które można nie docenić. Musimy docenić wszystkich. Bo tak jak mówię, walczymy o Mistrzostwo Polski, natomiast po drodze te drużyny będą tak jak nawet dzisiejszy Beniaminek. No, dziewczyny grały bardzo dobry ping-pong. One tak na co dzień nie grają tak dobrze jak u nas, ale to stara zasada, po prostu bij mistrza. Po prostu to wyzwoliło z nich no, tą adrenalinę na maksa i postawiły nam tą poprzeczkę na miarę możliwości wysoko. Natomiast tym bardziej właśnie cieszę się, że jest 3-0 w składzie przecież nie maksymalnym z naszej strony. Natalia jutro ląduje po zdobyciu Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Pekinie i już 19 spotkam się z nią na lotnisku we Wrocławiu. Jako, że wybieramy się do Polkowic na mecz 3. kolejki, ten mecz odbędzie się w sobotę 20 września o godzinie 15 i to będzie ten mecz, w którym Natalia zadebiutuje w naszych barwach, ale jest to mecz wyjazdowy. Natomiast w Tarnobrzegu Natalia pojawi się przed kolejnym meczem Ligi Mistrzyń. Przyleci do Warszawy 2
października, 2 października wieczorem będzie już trenowała w Tarnobrzegu, a być może w dniu 3 października zadebiutuje w naszych barwach na naszej tarnobrzeskiej hali w meczu z Ferencváros. A przypomnę, że 2 dni po meczu z Ferencváros z kolei będziemy mieli mecz 4. kolejki z Bronowianką Kraków, która wczoraj niespodziewanie na przykład wygrała z Nadarzynem. To jest dobra też drużyna i myślę, że Natalia w tym meczu również wystąpi. Także 3 i 5 października zapraszam wszystkich kibiców na mecze naszej drużyny z udziałem Natalii Partyki, aktualnej mistrzyni świata osób niepełnosprawnych.